Wodny plac zabaw w Jaworznie w wakacje 2023 jest już od przeszło tygodnia dostępny dla jaworznickich rodzin z dziećmi, które z przyjemnością korzystają z uroków tego miejsca, szczególnie że pogoda obecnie naprawdę dopisuje. Napotkani przez nas rodzice, którzy wraz ze swoimi pociechami spędzają czas na jaworznickich plantach, nie mają wątpliwości, że jest to wyjątkowe miejsce. Podoba się. Przynajmniej ja też sobie posiedzę, tutaj dziecko się pobawi. Bynajmniej jest gdzie odpocząć. A jak z daleka też tu przyjeżdżają, jak nie mają. Taki plac jest super. Córka jest zadowolona, fajna alternatywa, jest trochę cienia, trochę słońca, także polecam. Jest okej. Dobrze, tylko mógłby być troszeczkę dłużej otwarty. Jest to atrakcja bardzo duża dla dzieci, urozmaicenie. Myślę, że nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje z miasta. No jest to jakaś alternatywa dla dzieci. Ja zażywam kąpiele słoneczne, oni mają typowe kąpiele wodne. Dzieci się bawią, rodzice trochę odpoczywają, trochę pilnują pociech, a wodny plac zabaw spełnia swoje zadania. Cieszy nas fakt, że w tym roku wszystko udało się bezproblemowo uruchomić na wakacje. Trzymajmy więc teraz tylko kciuki, aby pogoda dopisywała przez cały lipiec i sierpień.